Dzień jak co dzień, odpalamy samochód. O, o. Jest to chyba jedna z tych sytuacji, których nie cierpi żaden zmotoryzowany człowiek. Chce odpalić, ale wysiada akumulator. Nie cierpię tego. Maska w górę. No i cóż, akumulator. Mam tutaj akumulator Centra. On, no, jeszcze sprawdzę dokładnie, może mam jeszcze gdzieś od niego rachunek, ale on jakoś 5 lat wytrzymał, bo chyba niecałe 5 lat. Króciutko powiem, jak było w moim przypadku. Ta Skoda była kupiona jako nowa i tam miała akumulator Warta. Ta Warta wytrzymała prawie 3 lata, jakoś niecałe 3 lata. To też uważam, jak na markę Warta, to jest jakiś niewypał. Podejrzewałem nawet, że mógł ktoś mi po prostu w salonie podmienić, tak, w tym aucie, ponieważ nie było nalepki, nie mogłem się doczytać nalepki z kodem, żeby ustalić datę produkcji tej Warty. No ale nic, po prostu kupiłem wtedy tą Centrę i ta Centra właśnie teraz będzie mijać jakoś 5 lat. Sytuacja jest autentyczna. Ten akumulator w zeszłym tygodniu trochę ładowałem. Właściwie no nie trochę, tylko normalnie. W nocy był pierwszy przymrozek, minus 2 stopnie tutaj było. No dzisiaj rano. Właśnie tak, wkładam kluczyk i jest tylko trt. Samochód nie odpala. Więc cóż, czemu robię ten filmik? No chciałem po prostu pokazać, co przy okazji wymiany akumulatora, ponieważ akumulator już kupiłem i już powiedziałem sobie, nie będę się silił na jakieś markowe, nie kupię drugiej Centry, nie kupię Boscha, nie wiem, Warty, mam to gdzieś, kupię jakiś najtańszy budżetowy akumulator i właśnie tak zrobiłem, kupiłem w Intercarsie, zdałem 156 zł, zaraz go zamierzam założyć, tylko wcześniej myślę, że warto zrobić pewne czynności, żeby wyeliminować tutaj sprawę alternatora czy jakichś upływów prądowych w czasie postoju, więc idę po miernik i zaraz zacznę. Miernik uniwersalny, jakikolwiek, byleby bateryjka była dobra w mierniku. Zakres DCV, czyli DC, prąd stały. Zakres 20. I teraz co istotne, tak? Może nie każdy o tym wie, no to ktoś kto wie, no to ok, a ktoś kto nie wie, to się dowie. Sprawa tak, przykładam końcówki sond do trzpieni akumulatora najpierw, czyli mierzę bezpośrednio na akumulatorze 11,94, a teraz mierzę poprzez klemy, tak? O co chodzi? O to chodzi, że klemy nieraz mogą być zaśniedziałe i mamy też 11,94, tak? Klemy mogą być zaśniedziałe i przez to dawać inny pomiar, czyli wtedy po prostu sprawa wyczyszczenia tych klem. No, może tak być. Jeszcze jest taka sprawa, żeby zwrócić uwagę tutaj, najlepiej byłoby, bo tutaj są zaprasowywane przewody, jeżeli jest możliwość, to pasowałoby tutaj się dostać jakoś, żeby tam zmierzyć na przewodzie też. No ale to powiedzmy, raczej nie przypuszczam tutaj, żeby była taka sytuacja, więc ograniczam się tylko do samych klem, czyli jeszcze raz, pomiar na klemie 11,94 na 95 i pomiar bezpośrednio na akumulatorze 11,95. Czyli tutaj nie jest sprawa tego, że zaśniedziałą mam klemę, znaczy chodzi mi o to, że na przykład tutaj w tej szczelinie może gromadzić się jakiś tlenek, tak, ołowiu i tak dalej, śnieć i nie przepuszczać dobrze prądu, przez co natężenie nie może płynąć duże i też może być tak, że samochód nie będzie odpalał, a akumulator będzie sprawny, tak, po prostu poprzez złe połączenie klemy i bieguna akumulatora. I co teraz? Nie odpalę samochodu, żeby zmierzyć mu prąd ładowania. Po prostu teraz wyjmę akumulator, odłączając najpierw minus, a później plus. Tak samo przypominam, przy podłączaniu nowego najpierw plus,
a później minus. Czyli zaczynamy od minusa i na minusie kończymy. Czyli wyjmuję akumulator, to już tego nie będę pokazywał. Najpierw odkręcam minus, później plus. Później odkręcam stopkę akumulatora. Tam jest jedna śruba bodajże na klucz 13 chyba, czy 14. Czy może 15? Nie, tu będzie na klucz 13. O, tutaj jest stopka. Wsadzam nowy i dokonuję znowu pomiarów prądu ładowania, stabilności ładowania i upływności. Ewentualnej, mam nadzieję, że nie będzie duża. Tak jak mówiłem, bez żadnych problemów, tą centrum jeździłem do teraz, na tej centrze, żadnych problemów. W zeszłym tygodniu zaczął się problem, już słabo zaczął kręcić, został naładowany. Dzisiaj jest z powrotem ta sama historia, dzisiaj już nie odpaliłem rano. Spodziewałem się tego, no ale no cóż, no stało się, tak? Dobrze, że pod domem, bo gdzie indziej byłoby, trzeba było go, nie wiem, na popych, albo najlepiej przy pomocy innego akumulatora od kogoś użyczać, prosić i tak dalej. Sytuacja to jest wtedy zawsze stresująca, no nawet nie muszę mówić, każdy o tym wie. Jaki kupiłem akumulator? Zawsze mówię przy takiej okazji, bo prezentuję jakiś produkt, ale nic absolutnie z tego nie mam. Kupiłem ten akumulator taki, jakiś polski producent, prawdopodobnie z Katowic. Jest to brand, marka Intercarsu po prostu i tyle, oni dla nich robią i tak to wygląda. 44 Ah, 380 Ah maksymalny prąd, jaki z niego można wydobyć, prawy, no i tyle. Pomiar napięcia na samym akumulatorze 12,61. No tak powinien mieć akumulator nowy, mniej więcej, 12,62 teraz jest, no, może być. I teraz podłączam klemę dodatnią. Teraz przy okazji można spróbować zrobić pomiar upływności, czyli ile bierze samochód na postoju, tak? Czyli zakres na 10 A, biegun sondy trzeba przełożyć na gniazdo 10 A prądu stałego i czerwone, no można tak, czerwone do minusa, a do klemy minus. No i teraz co my mamy? W moim przypadku wyjdzie to troszeczkę dużo, ja to wiem. Dlaczego? Dlatego, że no mam tutaj pewien system, tak, alarmowo-immobilizerowy, że tak powiem. On w tej chwili jest, on ma jakby rozruch, ponieważ teraz się zamyka ten obwód przez amperomierz i on tyle bierze, ale później on spada. W każdym razie normalnie, gdyby nie było żadnego systemu, on nie powinien miernik pokazywać więcej niż powiedzmy 0,25 ampera, czyli jakieś 250 mA. O właśnie, teraz go nawet było słychać, on się w tej chwili załącza, więc bierze, jego pobór wynosi troszeczkę więcej. I to byłoby na tyle. Teraz zakręcę ujemną klemę, włączę silnik i zobaczę prąd ładowania, przepraszam, napięcie ładowania. Uruchamiam zatem silnik. Silnik uruchomiony. Tutaj w Skodzie i w różnych... Oj, radio od razu mi się tu włącza, muszę je wyłączyć. Z radiem to zajmę się później. W Octavii, jak i w innych samochodach grupy Volkswagena świeci się tutaj lampka kierownicy, więc po każdym rozpięciu i zapięciu akumulatora trzeba zrobić taki myk, że skręcić kierownicę maksymalnie w prawo, skręcić kierownicę maksymalnie w lewo. O, i gaśnie ta lampka, czyli wykonaliśmy test jakby skręcenia maksymalnego w jedną i w drugą stronę. Następnie trzeba szyby otworzyć lewo, ponieważ automat nie będzie sam podnosił, i prawa szyba, tak, i podnieść prawą. O, i teraz chodzi już sobie automat sam. No i zostało tylko to radio, tak? No wiadomo, radio trzeba tam, zależy jakie kto ma rozkodować, czy coś takiego.
czy poustawiać sobie od nowa. No niestety, tak to wygląda. Można ten akumulator przy wyciąganiu zrobić takimi cienkimi przewodami, tak? Tak nieraz robią, że czy w serwisie, tak? Że połączy ten akumulator dodatkową parą przewodów cienkich, tak żeby nie zostały skasowane różne dane. Można tak robić. Ja się tym nie bawię. I przepina po prostu klemy, tak? I później, czyli cały czas jest napięcie dawane na samochód, żeby się różne parametry nie skasowały, ale to jest tak proste, że akurat w tym samochodzie, że ja sobie tym głowy nie truję, zresztą nie mógłbym zrobić pomiaru płynności. Teraz uruchomiłem silnik i minus do minusa tradycyjnie, zakres z powrotem przestawiony na woltomierz, gniazdo na woltomierz, zakres woltomierza prądu stałego 20 i przykładam dodatnią sondę, pomiar 14,27, 14,28, no troszeczkę się waha, no ale może tutaj, o no, 14,28, 27, 30 w takich granicach, troszeczkę się waha, ale myślę, że to jeszcze nie jest źle, że coś z alternatorem raczej nie. O co tutaj chodzi? W tym samochodzie nie mogę wyłączyć zupełnie świateł. Ja włączyłem tylko postojowe z przodu, ale z tyłu się świecą, oświetlenie tablicy i tak dalej. Po prostu, no tak fabrycznie to było. Samochody sprowadzone na przykład z Niemiec, to można wyłączyć zupełnie światła. Tutaj, że mamy przepisy, że jeździmy w dzień, odpalam na światłach i świateł nie mogę wyłączyć. Tak był homologowany i on tak ma. Także dlaczego to mówię, bo pomiar napięcia mógł być nawet 14,5. Podejrzewam, że gdybym wyłączył te światła, to by tak były, a w tej chwili na światłach, no coś mi tu, w tej chwili na światłach tak to wygląda. No powiedzmy 14,27, 14,28. No troszeczkę ta ostatnia, czyli setne części wolta troszeczkę się zmieniają. 14,2 powiedzmy trzyma. No napiszcie w komentarzu, czy to może świadczyć o, jak się setne zmieniają, czy to może świadczyć coś o alternatorze? Raczej chyba myślę, że nie. Gdyby się dziesiątki zmieniały, czyli gdyby on teraz, to napięcie gdyby pływało 14,3,4, powrotem 14,1,2, no mogłoby to świadczyć coś chyba o alternatorze. Tutaj setne części wolta raczej nie. Teraz zrobiłem tak, że włączyłem również radio, włączyłem światła krótkie, długie, włączyłem wszystkie możliwe odbiorniki, światełko oświetlające kabinę, wszystko powłączane i wszystkie odbiorniki prądu. No i jest spadek do 14,05 powiedzmy, no chodzi radio. Chodzi CB radio nawet, także wszystko powłączane. 14,06, 07. Myślę, że to jest dobry wynik. Jeszcze tak. I to tyle. Cześć.